Jesteśmy przy rodzinnym domu dziecka w Białej Podlaskiej, przy ulicy Kolejowej 21. To pierwsze takie miejsce stworzone w naszym mieście z myślą o potrzebach rodzicielstwa zastępczego. Planujemy, że już latem ten dom wypełni się gwarem dzieci z zamieszkującej tu rodziny. Dzięki tej inwestycji wartej prawie 713 tysięcy złotych stworzymy dom rodzinie opiekującej się dziećmi pozbawionymi opieki biologicznych rodziców. Będą tu mieli komfortowe warunki po prostu do życia. Właśnie wyposażamy wnętrza tego domu. Wszystko dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej, jakie uzyskaliśmy w ramach projektu Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych.